Dzień dobry, Łukasz Cichy, technologia.gazeta.pl. Jesteśmy na kampusie Politechniki Wrocławskiej, a ja siedzę w pierwszym w Polsce i w Europie samochodzie kryogenicznym. Pierwszą czynnością, którą trzeba właśnie wykonać, póki co oczywiście, jest dostarczenie ciekłego azotu do instalacji parowniczej, do góry, którą mamy. Na razie pierwsze co zamykamy właśnie zawory, które nam doprowadzają ciekły azot do regulatora ciśnienia. Właśnie teraz usłyszymy, że nabudowuje się ciśnienie. Dochodzimy gdzieś do około 10 bar, żeby móc startować. Włączamy pierwszy bieg. Puszczamy oczywiście z ręcznego i za pomocą tego zaworu tutaj głównego sterujemy mocą, dostarczając odpowiedniego strumienia. Czyli to jest trochę pedał gazu? Tak, to jest pedał gazu, tylko że nie pedał, a bardziej zawór gazu. Tak, dokładnie, gaz. Zobacz. No to jedziemy. Jesteśmy na dziedzińcu kampusu Politechniki Wrocławskiej, a z naszej prawej strony jest cudno napędzane ciekłym azotem. Co to jest? Jest to przerobiony model Malucha 126P na instalację kryogeniczną. Tutaj akurat możemy zauważyć właśnie zbiornik ciekłego azotu, który nam powoduje, że dostarcza pod wysokim ciśnieniem azotu, który rozprężamy właśnie z tyłu na silniku pneumatycznym. A co to jest za silnik? Silnik pneumatyczny, jak wcześniej wspomniałem, turbinowy. Zasada działania polega na tym, że właśnie rozprężamy do gazowej postaci ciekły azot, podwyższamy jego ciśnienie i już w gazowej postaci rozprężamy go na silnik, na silniku, w którym właśnie widzimy tam z tyłu zamontowany. Ja bym zadał pytania, które mogą się wydać głupie, ale chodzi o to, że po prostu nie kończymy tej techniki. Jak bardzo zbliżony jest ten silnik do silników spalinowych? Może nie jest aż tak bardzo zbliżony do silników spalinowych. On bardziej by był właśnie zbliżony do typowych silników sprężonego powietrza. Silnik spalinowy, bym powiedział, powoduje jak gdyby dostarczanie energii przy pomocy spalania paliwa. My tutaj nie mamy żadnego spalania paliwa, żadnych chemicznych zjawisk. Jedynie wykorzystujemy tutaj czysto fizyczne zjawiska wzrostu ciśnienia i jego rozprężenia właśnie. To jest tak pokrótce jakby zabawa fizyką, tak? Prawem fizyki. Dokładnie tak, dokładnie tak. Super, bo z tego co wiem, to jest samochód, jeden z najbardziej ekologicznych samochodów w Polsce. On nie wydala żadnych chemikaliów, tak? Tak, tak. Jeżeli chodzi o to, to można zobaczyć, że dostarczamy do tego silnika ciekły, już gazowy, przepraszam, azot, który mamy oczywiście w znaczącym procencie w atmosferze. I w tym, przy tej okazji właśnie nie wydalamy do atmosfery żadnych szkodliwych substancji. Oprócz azotu. Oprócz azotu, którego i tak mamy po dostawki. Dobrze, a jaka jest moc tego silnika? Znaczy moc akurat tego silnika to jest około 5 koni mechanicznych, gdzieś plus minus właśnie 3,5 kW. No wiadomo, że to jest jak na razie nasze małe osiągi. Planujemy jeszcze zobaczyć, czy nam się uda jeszcze uzyskać nieco więcej energii. A to orurowanie na górze tak wygląda bardzo efektownie. Znaczy orurowanie to jest właśnie taką, powiedzmy, ważnym elementem w całej instalacji, ponieważ dostarczamy przez to urudowanie ciepła z otoczenia, powodując tym samym wzrost ciśnienia oraz przemianę fazową z ciekłej na gazową. To się da jakoś zminiaturyzować? Oczywiście. My tutaj oczywiście dzieliśmy po kosztach. Pierwszy nasz prototyp, który tutaj widzimy, powstał bardzo, bardzo niedawno temu. Ta tutaj instalacja jest na razie taką ideologią w tym momencie i chcieliśmy, by jak najmniej zgenerować kosztów i tym samym był jak największy efekt wykonania robotu. Jak się doprowadzi do cudu? Więc można zauważyć, że mamy tak naprawdę na sztywno i co jeden bieg, wrzucamy bieg,
I kierowanie, oczywiście kierownicą jest normalnie, a jeżeli chodzi o gaz, to mamy z lewej strony główny zawór, którym dostarczamy strumienia i w zależności od potrzeb albo zwiększamy strumień i otwieramy więcej, albo też zamykamy, jeżeli chcemy przyhamować co można. Normalnie zapytałbym, ile on pali, ale zapytam, ile on zimni. Ile on zimni, to właśnie jesteśmy póki co w fazie testów, nie chcemy tutaj komercyjnie podawać jakichś do publicznej wiadomości rzeczy, które nie są do końca sprawdzone. Musimy jeszcze parę razy powtórzyć, powiedzmy, nasze badania i spróbować sił przy kolejnych napełnieniach, ponieważ na pewno to jest nasze któreś z kolei dopiero napełnienia. No, ale tak, nie wiem, ja jako jakby absolwent uczelni humanistycznej zapytam o odczucia, a jak wydaje się, że on mało pali? Kwestia jest cały czas tutaj z efektywnością, ponieważ jesteśmy poniżej sprawności silnika, zwykłego silnika cieplnego, który mamy właśnie w zastosowaniu w naszych codziennych samochodach. Możemy bardzo wysoko podkręcić te parametry i dodatkowo, jeżeli tutaj właśnie można zauważyć taką właściwość, że nie dość, że dostarczamy energii mechanicznej, to dodatkowo jeszcze mamy ten efekt chłodniczy, który możemy wykorzystać do chociażby oziębiania pewnej atmosfery. Jaką prędkość rozwija ten samochód? Póki co, jak tutaj wcześniej wspomniałem, mam zainstalowany jeden bieg na sztywno, pierwszy bieg. I już wykręcił do około 27 km na godzinę. Czyli tyle co normalny samochód? Znaczy, tak. Osiągi są porównywalne. Czy nie żal było ciąć maluszka? Troszeczkę było żal, tak? Ale... ale... Maluch mimo wszystko, kawał historii Polski. Tak, i myślę, że właśnie to dobry początek, bo każdy zaczynał od malucha w pewnym okresie swojego życia. My też zaczęliśmy od malucha i będziemy to dalej ciągnąć. Nie wiem, przejdziemy może na BMW, może ktoś mi nam da, zobaczymy. Dobrze, a zupełnie serio, możliwości komercjalizacji, czy jest w ogóle taka możliwość, że urządzenia takie jak to, bo nie jest to do końca samochód, znaczy pojazd, czy takie mogą rzeczywiście funkcjonować, czy azot ciekły jest paliwem? Kwestia jest cały czas tutaj w dobrym rozrachunku ekonomicznym, ponieważ proszę zobaczyć, że w dystrybucji póki co azot jeszcze nie jest aż taki tani w tym momencie, ale gdybyśmy popatrzyli sobie na zastosowanie przemysłowe typowo, gdzie potrzebowalibyśmy samochodu, gdzie nie tylko jest potrzebny napęd i przewóz osób, ale też chłód do ochłodzenia atmosfery i plus jeszcze właśnie to niewydalanie żadnych emisji, no myślę, że w pewnym momencie może być to opłacalne. Cały czas badamy to zjawisko i patrzymy, czy to faktycznie ekonomicznie będzie miała możliwość zastosowania komercyjnego. A kiedy jakieś pierwsze wnioski? Myślę, że za 2-3 miesiące będziemy już mieć takie pierwsze dobre wnioski, a co dalej, to zobaczymy.